była oburzona takim dosyć rozwiniętym wątkiem z udziałem Gwiazdora Disco Polo z Zamka Martynika. Przepraszam. Nie podobał się pani wątek z Zamkiem Martynikiem. Nie to, że mi się nie podobał, tylko on już jest jeden. Dlaczego takie ogranie, że on musiał tutaj zaistnieć, na pewno musieli mu zapłacić zresztą bardzo dużo pieniędzy, bo jest tak, jak się czyta tam, z bogatym człowiekiem, już to Zakopane opanował, no nie wiem, czy koniecznie musiał tutaj być. Nie brakowało też pięknego śpiewu takiego Edyty Geppert, no przecież to było właśnie z tego, ja jestem może złośliwa staruszka, która szukuje. Jak strasznie źle młodzi mówią, jak ceplenie, jak pieszcząc, jak miłość, oczywiście, dziękuję, a to jest takie sztuczne, takie okrutne, wielkie gwiazdy z tymi włosami podpuszczanymi, które ciągle za ucho zatykają, że mi przeszkadza, nie chcę z pinkiem radzi, ja zawsze mówię. No to ona cały czas jakimś takim pieszczącym się tym, ona jest, nie, język polski jest, ma piękne słowa, ale i ma twarde, ma samogłoski. Walczę o to, mówię, piszę, gdzie można, tylko przemawiam do ludzi, żeby mówili. Pierwsze to jest mówić po polsku, drugie mówić głośno, jeżeli się publicznie występuje. Co innego, jak się komuś szepcze do ucha. I to też było tak strasznie rozbudowane, tam ważne, prawda, że budu. Dobrze, że tak sobie wymyśliła pani Ilona, że niech to będzie tylko na korzyść czegoś może, co było lepsze, to ci policjanci. Dlaczego ta nasza policja powinni wreszcie zacząć protestować? Bo albo wulgaryzmy takie, prawda, jak w tych drogówce, albo debili ich robią. No. Dużo rzeczy, które można było powycinać na korzyść tego, żeby było. I to nie tylko u mnie, ale mówię o kolegów, oni się angażowali do jakieś może niewielkie raj, do rurki, do czegoś. To mieli zagrać, oni to zagrali na pewno znakomicie. No a tutaj wyszło właściwie pip. Ale film miał bardzo dobrą reklamę, okazał się sukcesem kasowym. No to, co sobie myślą ludzie po wyjściu z kina, to jest już inna sprawa. Czy jeżeli miałaby powstać czwarta część Kogla Mogla...